Proszę pana Jana Kreczmara, dyrektora Biura Marketingu i Sprzedaży Polskiego Radia RDC. Jest artystą wszechstronnym, który dzięki perfekcyjnej technice tańczy wiodące partie w spektaklach klasycznych, neoklasycznych i modernistycznych. Jego kreacje charakteryzuje ogromna precyzja i plastyka ruchów. Szczególne uznanie zdobył za partie solowe w Jeziorze Łabędzim w choreografii Kenneta Grewa, w balecie choreografa Uwe Scholza Stworzenie Świata oraz we współczesnych spektaklach Idzika Galili. Nominację do Teatralnej Nagrody Muzycznej imienia Jana Kiepury dla najlepszego tancerza zgłosił Teatr Wielki w Poznaniu. Dobry wieczór Państwu, również w imieniu pani Jolanty Kaczmarek, prezesa Polskiego Radia RDC, której inne reżimy formalne nie pozwoliły uczestniczyć w tej pięknej uroczystości dzisiejszej. Z całą pewnością są one i mniej piękne, i mniej wysublimowane, mówię o tych obowiązkach. Szanowni Państwo, Teatralną Nagrodę Muzyczną imienia Jana Kiepury w kategorii Najlepszy Tancerz otrzymuje pan Mateusz Sierant. Gratulacje. Szanowni Państwo, jak się pewnie Państwo domyślili już po tym mało tanecznym kroku, nie jestem tancerzem, ale ogromnie się cieszę, że w imieniu Mateusza Sieranta mogę wszystkim podziękować za to wspaniałe wyróżnienie. Jest to piękna nagroda, nagroda za wysiłek włożony w ciężką pracę i w dobre wykorzystanie talentu. Mimo że jest to nagroda indywidualna, to cała nasza instytucja niezmiernie cieszy się z faktu, że tancerz, solista naszego baletu został tak pięknie doceniony. Dziękuję serdecznie.